Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, protestanci sobie absolutnie nie radzą z sakramentami. Absolutnie nie potrafią podważyć tych fragmentów, które od kilku dni sobie przytaczamy, a które jednoznacznie wskazują na rzymskokatolickie obrzędy sakramentalne, jak chrzest, nakładanie rąk, bierzmowanie, nakładanie rąk przez kolegium prezbiterów, święcenia, prawda, namaszczanie chorych, prawda, łamanie chleba, czyli Najświętsza Eucharystia, uroczyste zebranie, na którym przystępujemy do pokropienia krwią, wybielanie szat w krwi baranka, prawda, no nie radzą sobie, przejrzyjcie sobie setki tych komentarzy pod ostatnimi nagraniami, tam nie ma nawet próby odniesienia się do tych fragmentów, które tutaj wałkujemy od 4 czy 5 dni, a do których protestanci nie mają odwagi podejść, nie mają odwagi wyciągnąć logicznego wniosku, że skoro sakramenty są magią, a apostołowie nakładają ręce, to znaczy, że też uprawiają magię. No, tego nie powiedzą, choć jest to logiczną konsekwencją ich głównej myśli, że sakramenty to magia, pogańskie kulty, zakłamanie, jakieś fałszerstwa. Więc apostołowie to robili. Dobrze, moi drodzy, powracamy sobie do naszego pierwotnego nagrania, od którego żeśmy wyszli, a mianowicie do prawdziwa łaska Boża kontra katolicka magia sakramentów. Z kanału pana Fabiana Błaszkiewicza, Tajemny Plan. Więc odsłuchamy sobie tutaj pewnych rzeczy, zwrócimy sobie tutaj uwagę, no jak zawsze, na pewne rzeczy i będziemy sobie prostować te, no, nieprawdy. To jest mniej więcej od tego samego momentu, w którym żeśmy skończyli, gdzie on mówi o Piśmie Świętym, o objawieniu, czyta katechizm, no i katechizm jasno stwierdza, że ma pewność co do prawdy, że ta prawda nie pochodzi z samego tylko Pisma Świętego, tak? Czyli Kościół naucza, i zresztą jest to biblijne, że jest Pismo Święte, czyli słowo spisane, jak i tradycja, słowo ustne. I to te dwa, Słowo Boże i tradycja, tworzą razem coś, co Kościół, no i już Pismo Święte, nazywa objawieniem, tak? Tajemnicą objawienia, tego, co Chrystus przyniósł. No i oczywiście jest też miejsce na urząd nauczycielski Kościoła, o tym za chwilę, odsłuchując pana Fabiana. Protestanci mają z tym problem, ja to rozumiem, ale rozumiesz, czy dla ciebie to jest natchnienie utrwalone na piśmie, jedyne potwierdzone, do którego nie potrzeba żadnego dodatku, czy nie? Bo jeżeli mówisz tak, ja się z tym zgadzam, ale... What's up, y'all? I know a lot of you guys are trying to get closer to God, so I got some people I want you guys to meet. Mniej więcej to, cośmy tam skończyli, że ja się z tym zgadzam. Mówiliśmy, że przyjęcie całości Pisma Świętego, że całe Pismo Święte jest natchnione i jest tam boski autorytet, nie wyklucza przyjęcia też tradycji, na które samo Słowo Boże nas naprowadza, na istnienie tradycji, na tradycję nas naprowadza spisane Słowo Boże. Ale to znaczy, że się z tym nie zgadzasz, tylko tak gadasz, żeby ktoś nic do ciebie nie miał, tak? Więc to jest dokładnie to, nie? Powiedzieli, żeby nikt nic do nich nie miał, nie? Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną, okej. Okay. Ale następnie w tym samym 81. punkcie czytamy: święta tradycja, Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom. Zadam takie pytanie. Słowo Boże w takiej formie, w jakiej znamy, nie istniało aż do IV wieku. Więc jeżeli nie istnieje tradycja, a sola scriptura została, prawda, złożona w IV wieku na synodach w Hipponie, w Kartaginie, szczególnie w 397 roku, to w jaki sposób była głoszona Ewangelia przez blisko 400 lat? No, nie ma tradycji, tak? To jest ludzki wymysł, ale sola scriptura też nie było. Krążyły najrozmaitsze listy. Oczywiście też te listy, które są zawarte w kanonie ksiąg natchnionych, ale też wiele innych listów. Są 4 Ewangelia, wiemy, że Ewangelii było spisanych znacznie więcej.
A więc te natchnione księgi Boże krążyły razem z nienatchnionymi księgami Bożymi, co absolutnie nie znaczy, że owe nienatchnione księgi były jakimiś zakłamanymi pismami, tak? Jakieś kłamstwa, jakieś fałsze i tak dalej. No, ale za chwilę będziemy sobie mówić więcej, bo tu wejdzie na pewien temat, który jest no, śliski dla protestantów, ale dla nas jest bardzo stabilny. ...w całości ich następcom. By oświeceni duchem prawdy, wiernie je w swoim nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. A więc istnieje Pismo Święte, ale istnieje święta tradycja, która ci wyjaśnia, jak rozumieć Pismo Święte. Dodaje masę rzeczy. Dodaje, niektórzy mi zarzucają, gdzie ty to wiesz, że coś dodaje, że coś... 82 punkt. Okej, bo jest 81, niektórzy tylko to wyciągają, mówią, Fabian, przecież tu jest napisane, to nie można tego tak rozumieć. 82 punkt mówi, co wynika z tego 81 punktu. Skąd wiemy? Ponieważ 82 punkt zaczyna się od stwierdzenia, wynika z tego, że... Więc co wynika z tego, co wam przeczytałem, pod czym być może, że nawet wielu protestantów by się podpisało. Wiecie, o co mi chodzi? Biblijnie, nawet wierzących, ale wszystko się zgadza, nie? Przecież my też mamy pewną tradycję rozumienia Biblii i tak dalej, ale co z tego wynika w Kościele rzymskokatolickim? Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, zauważcie, co się dzieje, nie Słowa Bożego, tylko objawienia. No tak, objawienie. Objawienie. A Słowo Boże nie jest objawieniem? Wy zrobiliście sobie ze Słowa Bożego bożka. Tak, bożka. Na własne potrzeby. Słowo Boże nie jest bożkiem, jest słowem od Boga i nie jest na nasze potrzeby, tylko jest po to, aby nasze potrzeby zwrócić ku potrzebom Boga. A wy żeście sobie zrobili bożyszcza ze Słowa Bożego, którego wykorzystujecie po to, żeby usprawiedliwiać wasze herezje i głupotę, często grzech, rozpustę, bo przecież w protestantyzmie jest wszystko, tak? I wszyscy są protestantami. Bożego, tylko objawienia, bo ono jest zawsze w Kościele większe niż tylko to, co jest w Piśmie Świętym. Ale żeby mieć jasność, czytam, Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych, uwaga, nie przez samo Pismo Święte. Da się to jaśniej sformułować? Nie da się jaśniej. Nie przez samo Pismo Święte. No oczywiście, że nie. No to powracamy do tematu. Proszę mi wyjawić biblijnie prawdę o nakładaniu rąk, o chrztach, prawdę o uczynkach, o pokucie za uczynki martwe. Proszę mi to biblijnie wyjaśnić. Sam autor pisze, że pomija to, tak? A niemniej jednak to, co pomija, stanowi fundament wiary i nauki o Chrystusie. A więc już chociażby ten fragment z Listu do Hebrajczyków wskazuje nam, że nie tylko Pismo Święte, ale też i tradycja ustna, która, jak żeśmy sobie przed chwilą powiedzieli, była znacznie wcześniej od Słowa Bożego. Bo tradycja, no Chrystus głosił Słowo Boże, Chrystus nie przyszedł z gedeonitkami i rozdawał z Afriko na ulicach, jak Jehowicz, co po niektórzy protestanci. Prawda? Gedeonitki za frajer, już masz, sola scriptura, czytaj i się tam nawracaj, prawda? Tylko Chrystus głosił, apostołowie głosili, prawda? Nawet jeżeli pisali listy, to one dopiero pod koniec IV wieku zostały uznane przez autorytet Kościoła rzymskokatolickiego za natchnione. A więc istniała najpierw tradycja. Zobaczmy, moi drodzy, jeszcze w kontekście sakramentów, zanim powstało Słowo Boże, to istniała już Eucharystia. Zanim powstało Słowo Boże, Kościół żył łaską przez sakramenty, bo łamanie chleba jest już w Dziejach Apostolskich, czyli Eucharystia, przystępowanie do pokropienia krwią. Ona była od Wieczernika aż do Kartaginy, kiedy została, że tak powiem, skompletowana liczba ksiąg natchnionych, tak? Kiedy powstała Wulgata, czyli Słowo Boże, tak?
Eucharystia była, chrzest był, bierzmowanie było, prawda? Namaszczenie chorych było, czyli zobaczmy, Kościół przez pierwsze wieki żył i przekazywał właśnie wiarę ustnie, tak? Tradycja. I sakramenty. Sakramenty powstały, no, że sakramenty są w Słowie Bożym, tak? Czyli już od czasów Chrystusa aż do Kartaginy w 397 roku Kościół żył, rozwijał się i trwał w prawdzie, nie mając sola scriptura, prawda? Bo przecież takowej jeszcze nie było, jak żeśmy sobie wspomnieli. Krążyło wiele listów, wiele Ewangelii, ale dopiero taka Biblia, jaką mamy dzisiaj, czyli uznanie ksiąg natchnionych za takowe, nastąpiło pod koniec IV wieku. Tak? A więc tradycja jest starsza od Słowa Bożego w takiej formie, w jakiej go znamy. Czyli jakie to są sprawy objawione, których nie ma w Piśmie Świętych? To są sprawy, które ktoś komuś objawił, nie w Piśmie Świętym. No tak, bo prawda o uczynkach, o pokucie za uczynki martwe jest objawiona, ale nie jest objawiona w Piśmie Świętym. Jest tylko wspomniane o pokucie za uczynki martwe, ale z czym to się je, tego nie ma w Piśmie Świętym. Tak samo jak w Piśmie Świętym nie ma wyjaśnionej nauki o nakładaniu rąk, ale jest w tradycji. Nie ma, prawda, wiele rzeczy, tak, które w Piśmie Świętym, ale jednak są w tradycji, tak? I Kościół rozumiał naukę o chrztach, Kościół rozumiał naukę o nakładaniu rąk, Kościół rozumiał, prawda, pokutę za uczynki martwe bez sola scriptura. Nie w Piśmie Świętym. A Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że ma jakieś moce, i to jest ich rozumienie tradycji, które pozwalają im coś przyjąć, czego absolutnie nie ma w Piśmie Świętym. Nie? I potem jeszcze udawać, że to się godzi z tym, co jest w Piśmie Świętym. Okej? Okay? I to, bo koniec tu brzmi jak? To też obydwoje, Pismo Święte i takie rozumienie magisterium Kościoła tradycji, należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Z równym uczuciem czci i poważania. Okay? No tak, dlatego, bo zarówno Słowo Boże spisane, jak i żywe Słowo, które było przekazywane, mają swoje źródło w Bogu. Dlatego nie ma różnicy co do wartości objawienia między Pismem Świętym spisanym a tradycją, bo jedno i drugie swoją wartość posiada od Boga, tak? Ma równą wartość. Czy Bóg powiedział słowo i to powiedziane słowo zostało przekazywane, czy Bóg powiedział słowo, które zostało spisane, jaka jest różnica między jednym a drugim? Jest boskie, zbawcze, odwieczne i jedno kompletuje drugie. Tak? Dlatego ma taką samą wartość, bo jest ten sam dawca, którym jest Duch Święty. Dlatego ma taką samą wartość, bo jest równie, zarówno tradycja, jak i Pismo Święte mają równie nieskończoną wartość i są równie zbawcze, tak? Uważania, okej? Okay? Coś, co pochodzi od ludzi, czego Pismo Święte nigdzie nie potwierdza w żaden sposób, i coś, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Kapujecie? Czym to się kończy? Katastrofą dla autorytetu Pisma Świętego, po prostu. Bo zawsze jak nie wiesz, co jest napisane w Piśmie, mówisz, kto wie, kto się wtedy pokazuje. No, ci wiedzą. Tak, tak, dokładnie. Ci wiedzą, czyli Urząd Nauczycielski Kościoła. O, widzicie, jest katastrofa autorytetu Pisma Świętego. Właśnie nie, Urząd Nauczycielski Kościoła nie doprowadza Pisma Świętego do katastrofy, tylko właśnie autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła nadaje prawdziwą godność Słowu Bożemu. To wy dopuszczacie się anarchii, odrzucacie autorytet, bierzecie Pismo Święte, wymyślacie co chce ta grób ta co chce, ta myśl ta co chce ta, dlatego jest was 50 tysięcy. Każdy każdego opluwa od heretyka, a kto ma prawdę, tego nie wie nikt. Natomiast w katolicyzmie kto ma prawdę? Tak, oni, czyli osoby uważane za powagi, filary, o których pisze w pierwszym i w drugim rozdziale listu do Galatów święty Paweł. On się poddał autorytetowi magisterium Kościoła.
Kościoła, Urzędu Nauczycielskiego, czyli papieżowi, i kolegium kardynalsko-biskupiemu, mówiąc współczesnym językiem, tak? W tamtych czasach, no, święty Paweł nazywa ich osoby godnych powagi, tak? I filary Jakub, Piotr i Jan. To właśnie dlaczego? Moi drodzy, związek między Urzędem Nauczycielskim Kościoła a Słowem Bożym jest nierozerwalny. I właśnie po to Bóg ustanowił Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli uprawnioną, powiedzmy, centralę do wyjaśnienia Słowa Bożego, aby Słowo Boże właśnie nabrało swojej godności, wartości zbawczej, właśnie aby znalazło swój autorytet. Prawdziwy autorytet w słowie Słowa Bożego wyraża się przez autorytatywne, poprawne, nieomylne, boskie wyjaśnienie owego słowa, które dokonuje się przez Urząd Nauczycielski Kościoła. I to jest prawdziwy autorytet Słowa Bożego. Co wy robicie z Pismem Świętym, że je bierzecie, wyrzucacie wszystkie autorytety i skazujecie swoje znaczenie Słowa Bożego tylko do waszych ptasich muszczków, bo każdy z was se wymyśli to, co se wymyśli, i właśnie tu wy deptacie wartość Słowa Bożego, deptacie godność i autorytet Słowa Bożego, sprowadzając go do waszych kurzych muszczków po ciężkiej opuchliźnie. Natomiast Urząd Nauczycielski Kościoła uległy autorytetowi Słowa Bożego pod natchnieniem Ducha Świętego wyjaśnia to, co jest w Słowie Bożym, w sposób autorytatywny, tak, czyli nieomylny, jasny, zgodnie z zamysłem Boga, w sposób nieomylny. A więc autorytet Słowa Bożego w wydaniu rzymskokatolickim polega na tym, że jest ono w sposób nieomylny wyjaśniane, zgodnie z zamysłem Boga. Wy nie macie żadnego autorytetu, bierzecie sobie Pismo Święte, jakby było autorytetem, tak? Tylko że dla was autorytetem tak naprawdę nie jest Pismo Święte, tylko wasz ptasi móżdżek. Wasz rozumek, dlatego tutaj niejednokrotnie sobie mówiliśmy i mówimy, że protestantyzm jest niczym innym jak swoistego rodzaju kultem rozumu, który bazuje na Słowie Bożym, redukując poznanie Słowa Bożego, znaczenie Słowa Bożego tylko do ludzkiego zrozumienia. Czyli innymi mówiąc, tak, po ludzku do ludzkiego zrozumienia, z boskiej perspektywy, do całkowitego niezrozumienia Słowa Bożego, do całkowitego jego zaprzeczenia z boskiej perspektywy, bo z boskiej perspektywy protestantyzm jest całkowitym zaprzeczeniem Słowa Bożego, a zaprzeczanie Słowu Bożemu jest w konsekwencji uwłaczaniem jego autorytetowi. Kto uwłacza autorytetowi Słowa Bożego? Ten, który żyje Słowem Bożym zgodnie z jego przesłaniem, czy ten, który bierze Słowo Boże, je neguje, zakłamuje i sprowadza tylko do swojego ludzkiego ptasiego muszczka? Urząd Nauczycielski Kościoła ma władzę. Idźcie i nauczajcie, przekazujcie wszystkim narodom to, czego ja was nauczyłem. Weźmijcie Ducha Świętego, tak? Otrzymali Ducha Prawdy. I dlatego Święty Kościół Apostolski, już w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich pisze: Duch Święty i my postanawiamy, tak? A więc postanowienia Kościoła są owocem Ducha Świętego, który przez ludzi świętych od Ducha Świętego i przez Ducha Świętego ustanowionych przemawiają w imieniu Boga dla całego Kościoła, tak? Święty Paweł, czytaliśmy jakiś czas temu, mówię: w imieniu Boga stajemy do was, tak? I to jest prawdziwy właśnie autorytet Słowa Bożego. Że jest rozumiane zgodnie z przesłaniem, a nie, że biorę sobie protestantki i uprawiałem, nie wiem, anarchię, tak? Każdy sobie. Bez autorytetu, bez władzy. No właśnie, więc to nie Urząd Nauczycielski Kościoła doprowadza do katastrofy autorytet Słowa Bożego, to wy doprowadzacie autorytet Słowa Bożego do katastrofy przez to, że je negujecie. No i
wciąż jesteśmy przy sakramentach. No właśnie, nie potraficie zanegować, że nie ma sakramentów w Słowie Bożym, skoro są, bo jest o namaszczeniu chorych, jest o nakładaniu rąk i wstępowaniu Ducha Świętego, czyli jest zbierzmowanie, 8-19 rozdział dziejów apostolskich, jest o chrzcie, jest, prawda, o uroczystych zebraniach, na których się przystępuje do świętych, do duchów, do Boga, do Chrystusa, do pokropienia krwią, czyli Najświętsza Eucharystia, tak? A więc są sakramenty, którym nie potraficie zaprzeczyć. No? A więc Urząd Nauczycielski Kościoła, jakby dalej czytać katechizm, chyba to jest koło w dalszych tych punktach 84, 5, czytać tego, mówi, że Urząd Nauczycielski Kościoła jest w służbie Słowa Bożego, nie jest nad Słowem Bożym, ale jest w służbie. Więc co jest lepsze? Rozumienie Słowa Bożego tak, jak zgodnie z zamysłem Boga, czy wzięcie Słowa Bożego, odrzucając wszelki autorytet i je sprowadzać do własnego zrozumienia? To jest dopiero deptanie z prawdy o Słowie Bożym. I jeszcze raz, autorytet Kościoła ustanowił kanon ksiąg natchnionych i to nie byli garażowcy, bo was jeszcze nie było. To byli ojcowie Kościoła rzymskokatolickiego, którzy w Kartaginie właśnie zredagowali, tak, wybrali tych 73 księgi natchnione i tak powstała Wulgata, ale do tego czasu Kościół żył właśnie Słowem Bożym przekazywanym z pomocą Ducha Świętego, żył już sakramentami. Tak? No właśnie, myślcie troszkę bardziej biblijnie i troszkę bardziej historycznie, prawidłowo historycznie, bo wy wszystko macie przekłamane, i Słowo Boże, i historię. No ale cóż, ojciec kłamstwa jest ojcem kłamstwa i wszystko, co od niego pochodzi, prowadzi do kłamstwa, chaosu, jak jest w protestantyzmie i zaślepienia. Pozdrawiam.